Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes. Witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Cyberpunk 2077. Mamy tutaj jakąś bójkę w okolicy. Chodźcie, zobaczymy sobie od razu, co tam się wyprawia. Jestem tylko ciekawa, czy... Aj, kurczę, chyba musimy tutaj zejść. Myślicie, że ich tutaj wystrzelamy z góry? Byłoby śmiesznie, co? Kłopoty! To nie małe. Zastanawiałam się ostatnio, czy sobie nie wziąć jakiegoś fajnego miecza. Myślę, że chwilami mogą być co najmniej ciekawie. Konkrecik. Dobra. Zbierajmy wszystkie tutaj maleństwa. Tutaj ewidentnie coś leży, ale zmieniałam tego nawet na wskaźniku, więc... Piękna skrzyneczka. O, tutaj kurczę, co to za epickie komponenty. O, żeż kurde, konkret. Warto było. Drzazga umiejętności karabiny. Elegancko. Dobra. A, tu jeszcze mam jakiegoś gnata. Luknijmy sobie na mapkę. Kto się prezentuje tutaj? O, tu jeszcze mamy jakiś fajny rozbój. Tu mamy... sklep z ubraniami. Dobra. Kurczę, tych rozbojów jest naprawdę konkretna ilość. Chodźmy sobie do tego. Lubię ich rozwalać. Szczególnie, że nie są jacyś mega potężni. A zawsze jakieś fajne rzeczy tutaj nam wpadają. To kto? O kurde, ale tutaj jest... Dobra, ich nie ruszamy. Bo jak mnie ten robocik przeatakuje, to może to się naprawdę kiepsko skończyć, nie?
Dobra, jesteśmy już blisko. Powiem, na pewno kwestia czasu przeładowania by nam tutaj odwaliła większą robotę. W momencie, kiedy moglibyśmy sobie zdecydowanie szybciej przeładowywać broń. Jednak niestety idzie to mega odczuć, kiedy to przeładowanie troszkę trwa. Czyżby tu jeszcze była jakaś skrzynia? Najczęściej jak wykonujemy tutaj, w sensie rozwalamy tych ludzi, którzy tutaj mają te rozboje, najczęściej jest tu też coś do zgarnięcia, takiego, co pozwala nam wykonać misję. Ale nie jestem przekonana, czy to jest za każdym razem. Bo z tego, co widzę na mapie, nie mamy już żadnego znacznika, więc wychodziłoby na to, że jest to raczej wsio. Co my tu jeszcze mamy? Tu możemy kupić pojazd, to ja podziękuję. Zgłoszenie przestępstwa. Chyba, że to są różne rodzaje tych przestępstw. Dobra, chodźmy sobie tutaj powykonujemy trochę tych misji dodatkowych. Musimy też zacząć w końcu czyścić mapę, nie? Z racji, że tych znaczników jest tutaj od groma. Całe szczęście nie musimy nigdzie daleko chodzić. No, zawsze jak sobie zwiększymy arsenał, to będzie nam potem wygodniej walczyć. Dobra, tu jak coś, mamy punkt szybkiej podróży, więc jak będziemy chcieli się gdzieś przenieść, to mamy tutaj niedaleko. Jak to mnie tutaj prowadzi? Dobra, niby za zakrętem. Kurczę, no kusi mnie, żeby wziąć sobie jakiegoś, jakiś fajny, to jest bardzo rzadki, ten jest rzadki. No i ten ma tylko 100 amunicji. Na przykład, żeby sobie jakąś broń białą tutaj chwycić, ale wszystko posprzedawałam, więc nawet żadnej fajnej nie mam. Ale masakra. No dobra. Federacie!
i gdzie się tam chowa? O kurde, jak ninja w ogóle. No dobra, wychodź na to. O! Dobra. Sytuacja ogarnięta. Naprawdę mega fajną sprawą jest to, że wszystkie ciała, z których mogę sobie coś pozbierać, są zaznaczone tymi szarymi krzyżykami. Chyba że są jakieś tak jakby rzadsze komponenty, no to wiadomo, wtedy te krzyżyki są innego koloru. Nice. Dobra, tu jeszcze co nieco. A, czyli faktycznie tutaj jednak zależy od rodzaju misji. Zneutralizuj zagrożenie i sprawdź i zabezpiecz dowody. Dobra, tutaj na pewno mamy amunicję. W jakim sensie te dowody? Tu możemy odwrócić uwagę przeciwników. Tutaj też. Czyżby coś było w aucie? Fajna bryka w ogóle, co? Dobra, wysiądźmy. Dobra, ewidentnie coś tutaj jest w tym miejscu, z tym, że... No dobra, co? Tutaj możemy odwrócić uwagę przeciwnika. I z kompem możemy również odwrócić uwagę. No ale czy to o to chodzi? Dobra. Niech to się schakuje do końca. Ewidentnie dalej nam się tutaj, kurczę, coś świeci. Coś z tym autem. Kurczę, no. Co my tutaj możemy zrobić? Zabezpiecz dowody. Patrzcie, tu jeszcze coś jest ewentualnie. Czy garaż możemy otworzyć? Niekoniecznie.
Zaraz do tego dojdę, nie? No dobra, to jest jedyna jeszcze opcja. Co możemy tutaj zrobić? Aż kurczę wsiądę, nie? Nie, nie chodzi o auto. A jak sobie nim odjadę kawałek? To czy coś jest pod autem? Nie. Jeżeli nie mogę wejść tędy, to może od drugiej strony mi się uda dostać w jakiś sposób do garażu. Mam jakąś skrzynkę. Zobaczmy na mapie. Kurczę, no ewidentnie do tego kompa. Aha, użyj. Dobra, ja... Serio. Wystarczyło go użyć po prostu. Dobra, w ogóle... Nie było tematu. Nie wierzę w to. Dobra, spoko. Zobaczmy sobie z kolei zatem jeszcze, co tu się dzieje na naszej mapie. W okolicy mamy tak, pojazd, kolejne przestępstwo. No jak już mamy kolejne tu za rogiem, no to sobie ich rozwalimy od razu. Serio, drony? Kurde. Co to za robot? Kurde. Co to jest? Ja pierdzielę. What the... Co to było? Jesus, Terminatory. To miało być średnie ryzyko?
Ale jak tych trzech zaczęło bezpośrednio we mnie nawalać, no to konkretnie nie mieliśmy szans. Nawet nie zauważyłam, w którym momencie po prostu zeszło nam życie. Jesus. Takie rzeczy tylko w cyberpunk. Dobra, to jest dalej dostępne? Ano jest. Nie ma tak dobrze. Kurde, ninja. Skąd oni się w ogóle wzięli? Może było trzeba go po prostu nie zabijać. Dobre. Elo załatwione. Czyli niepotrzebnie zabiliśmy tamtego. Jednak tutaj wszystko ma znaczenie w tej grze, nie? Dobra, ogarnijmy sobie kwestię postaci. Ostatnio nam brakowało punktów zdolności technicznych. To sobie tutaj przypiszemy. Mnie też, jeśli chodzi o atuty, interesują karabiny zdecydowanie i przeładowanie byłoby spoko, ale czy my w ogóle mamy tutaj coś takiego? Ciosy kolbą. Tutaj poruszające się przeciwnictwo otrzymują 10% więcej obrażeń. Pokonanie wroga zmniejsza czas przeładowania. Dobra, biorę to. Namówili. Dobrze, co my tu jeszcze mamy? Zgłoszenie przestępstwa. Ryzyko bardzo niskie. No spoko, może być. Tylko jak ja mam tu dojść? Kurczę, dopiero co tu byliśmy. Że co, że tu w środku? A tutaj są. No i co? To wszystko? Co to się odwaliło? Nieźle. Dobra, weźmy jeszcze tutaj, co mamy. Ślicznie, pięknie. Fajnie by było. Tutaj jest tak, za 58, no to ja kupować nic takiego nie będę. Tutaj mamy ryzyko średnie. Sprawy, które nie trafiają na pierwsze strony gazet. Przysługi, proste zlecenia, przypadkowe spotkania. Obczajmy, co tu się dzieje. Nic się tutaj nie dzieje. Proszę zachować spokój. Co oni tu kurczę na dachu mają? Dobra, w międzyczasie przecież miał tutaj do nas zadzwonić. Mura. No dobra, do nas spokojnie, jak będzie chciał, to sobie dryndnie. My sobie tu trochę przyczyścimy okolice. O, Regina? Jest rozruba na placu budowy. Koleś podobno ciężko uzbrojony. Będzie dobrym kandydatem do badań, jeśli dasz radę go oszczędzić. Przesyłam szczegóły. No spoko.
znać psychopatę. Z wielką chęcią. Dobra. Gdzie jestem? Crazy. Człowieczek. Hop, hop. Co to za wariat? Kurwa. Dobrze, on stąd nie wyjdzie chyba. W ogóle mnie odbiera życia to. To czy on się zbliżował, czy co? Nie wiem, ale ważne, że odbieramy mu życie. To chyba jest najbardziej istotne. No i wsio chyba, co? Chyba jakąś fajną broń dostaliśmy. Przeszukaj okolice, aby zebrać informacje. Dobra. Czyli że hajsy po prostu. Leży. A, patrzcie. Wygląda jakby miał taki elemencik, który mógł wybuchnąć. Przyczyszczaj drzazgę, przyślij jednostkę. Dobra, zobaczmy. Drzazga. Kurczę, tylko gdzie ją teraz znajdę? Tu nie ma nic nowego. Tu też nie. Dobra, tutaj jest. Jeden z moich pracowników dostał cyberpsychozę od tego twojego jebanego egzoszkieletu. Rozpieprzy mi tu całą budowę dzieł mojego życia. Przyślij mi jednostkę szybkiego reagowania, która nad nim zapanuje, albo będę musiał wezwać służby. Nie chcę, żeby NPCD zaczęło zadawać niewygodne pytania, na które obaj walimy, żeby nie... wolimy, żeby nie odpowiadał. Tutaj mamy drugą, sobie zobaczcie, jak chcecie. Co tam jeszcze? Przyszłe okolice w dalszym ciągu. Czy ja tu mogę coś wyjąć? Raczej nie. Mogę coś strzelić. Chyba że z niego mogę coś podnieść ewentualnie. Jeszcze nie. Dobra, w takim razie... A, tu jeszcze ktoś leży.
dzisiaj mamy już chyba wszystko przeskanowane. A ciebie? Się tak fajnie na pomarańczowo świeci. Dobra, wyjdźmy stąd, zobaczymy jaka będzie reakcja. O, Takemura. Parada wkrótce się zacznie. Będę na ciebie czekać tam, gdzie poprzednio. Przystragana. No, tylko nie pakuj się w kłopoty. No to nice. Zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje. Kurde, to jest naprawdę kawałek drogi. Wypadałoby tutaj skorzystać z szybkiej podróży. Zobaczmy sobie w ogóle, jak to wygląda teraz w kwestii naszego ekwipunku. Bo na pewno coś nam fajnego i ciekawego tutaj wpadło. Chociażby tutaj... Ojku, fajnie wygląda, ale wcale nie jest jakieś lepsze. Co by nie było, na wyposażeniu mamy najlepszy z możliwych sprzętów. O dziwo, myślałam, że jednak coś fajniejszego nam wpadnie. A jeśli chodzi o strój? O! To będzie lepsza. I nawet bym powiedziała, że ładniejsza. O, tutaj wymagany poziom 18. O! Pierwszy raz w ogóle zdobyliśmy coś, co jeszcze nie jest dla nas dostępne pod względem poziomu. Dobra, mamy 69. 67. Chyba zdecydowanie nasza jest teraz najlepsza. Może tę kurteczkę byśmy sobie zmienili. 6,8 i 6,7. Załóżmy tę bluzkę. Dobra, co z tymi oksami? Przylegające do twarzy okulary wojskowe. Całkiem spoko. A jeśli chodzi o spodnie, to raczej lepszych nie zdobędziemy. Nasze pod każdym względem będą najlepsze. Dobra. No dobrze, moi kochani, na dzisiaj będzie to koniec naszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. Tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!